Księże kardynale, gościmy w Kodniu z okazji 300-lecia papieskiej koronacji obrazu Matki Bożej Kodeńskiej, ale wiemy, że ksiądz kardynał nie pierwszy raz jest w Kodniu. Stąd pierwsze pytanie, jak ksiądz kardynał wspomina poprzednie wizyty? Różne były wizyty moje tutaj w Kodniu, bo jest jakiś ciąg pielgrzymkowy z Krakowa do Kodnia. Zwłaszcza księża lubią nawiedzić to sanktuarium, jak mogą, w tej chwili to jest możliwe, bo są i drogi lepsze i mają samochody, możliwości. Ja byłem dwa razy z kardynałem Wojtyłą. No, takie była wizyta moja związana z pełnieniem funkcji kapelana i sekretarza. No wspominam te tłumy, tę ludność rozmodloną, śpiewającą. To był taki serdeczny kontakt ludzi z pasterzem. A arcybiskup kardynał Wojtyła, on czuł człowieka, on czuł ludzi. Dlatego ta odpowiedź z jego strony była również bardzo serdeczna. A oprócz tego, to był człowiek artysta, człowiek bardzo wrażliwy na kulturę, na historię. A z tym miejscem jest związana wielka historia, zwłaszcza jeśli chodzi także o właściciela tych dóbr, Sapiehę. Obecność tego obrazu właśnie w Kodniu wiąże się z tą rodziną. Oczywiście tamci już nie żyją, ale żyją potomkowie. Niektórych znałem podobno i dzisiaj ma tu być jeden z potomków Sapiehów. Wielka rodzina książęca, z tym, że stopień tego ich rodziny jest bardzo wysoko, prawie królewska rodzina. Sapiehy i Czartoryscy. Do dzisiaj przecież jedna z rodów Sapiehów jest królową Belgii. A w Krakowie żyją też rodziny związane z Sapiehami. Oni zachowują swój poziom, swoją wielką, wysoką kulturę i patriotyzm. I to tutaj można odnaleźć w Kodniu. Te ślady tych wielkich ludzi, to nie dlatego, że mieli wielkie dobra, ale oni rozumieli, że te dobra winny służyć. I chyba tu to samo było w Kodniu, że te dobra Sapiehy przysparzały ludziom poczucie godności, no i przyczyniały się do jakiegoś wychowania kulturalnego i religijnego. I to się dziś też odczuwa. Ten wielki związek wiary, pobożności, a także kultury społecznej, ale osobistych ludzi związanych z Kodniem. Przez wiele lat był ksiądz kardynał bliskim współpracownikiem świętego Jana Pawła II. A skoro jesteśmy w Kodniu, to Ojciec Święty ponoć zwykł żartować, kiedy widział pielgrzymów z diecezji siedleckiej, właśnie nawiązując do tej historii Sapiehów, że w Kodniu macie coś, co należy do mnie. Ojca Świętego łączyła silna więź z Matką Bożą. Czy może coś więcej o maryjności, mariologii Jana Pawła II? Od samego początku był związany z kultem Matki Bożej. W Wadowicach są karmelici i tam jest kult Matki Bożej karmelitańskiej. Szkaplerz, jego ojciec, świętego Karola, do klasztoru na górkę, do karmelitów i zapisał go do szkaplerza.
jako młodego chłopaka. I on bardzo pilnował, żeby zawsze mieć na sobie ten szkaplerz. I myśmy też bardzo pilnowali, żeby nie zapomnieć, żeby ten szkaplerz dać mu do trumny. Oprócz kultu Matki Bożej Karmelitańskiej, no kult Matki Bożej Kalwaryjskiej. Tam nie słyszałem z ust papieża, ale pozostała pamięć, że po śmierci matki, ojciec wielkiej położności, wziął tego Karola do Kalwarii, przed obraz Matki Bożej, miał mu powiedzieć: od dziś twoją matką będzie ona. Ja to wiążę również nie tylko z Grignią de Montfort, z nabożeństwem doskonałym do Matki Najświętszej, ale wiążę właśnie z tym popularnym kultem Matki Bożej w Wadowicach czy na Kalwarii. I może tu był początek tego zawołania, hasła jego życia, tu, cały twój. On napisał te słowa, cały twój, totus tus, na obrazku prymicyjnym, biskupim, kardynalskim i potem to też weszło na obrazek papieski, totus tus, cały twój. A jeśli chodzi o kult, no to zawsze śpiewał na przykład godzinki w pierwszą sobotę z siostrami. Różaniec zawsze w ręce. Także człowiek bardzo maryjny, ale ta maryjność była chrystologiczna. Maryja prowadzi do Jezusa. Nieodwrotnie Jezus do Maryi. Także powiedzmy, wiązał ten kult i to nabożeństwo z teologią, z historiologią. Także to było umocowane w doktrynie teologicznej. Księże kardynale, bogactwo świętego Jana Pawła II, bogactwo jego pontyfikatu, to jednak jeszcze dar, który chyba powinniśmy odkryć. To jeszcze zadanie, które tak naprawdę stoi przed nami. Zgodzi się ksiądz kardynał z takim stwierdzeniem? Oczywiście zostawił wielkie nauczania. 14 encyklik. Właśnie w tych encyklikach to jest całość teologii, filozofii. To jest jedna sprawa. A druga sprawa, tu zostawił siebie, osobowość. I ważne jest, żebyśmy docierali do jego osobowości. Oczywiście on nie proponował siebie, ale osobowość wyjątkowa. Nie mówiąc potem wszystkie odniesienia, modlitwy poprzez niego przynoszą wielkie łaski dla ludzi, dla proszących. Wiele cudów. Już za życia, a teraz po śmierci tak samo, zwłaszcza uzdrowienia z nowotworów. Dlatego ja radzę wszystkim, którzy się skarżą na nowotworową chorobę, proście Pana Boga poprzez Jana Pawła II. I małżeństwa bezdzietne. Tym się tłumaczy ten pochód do grobu, do ołtarza Jana Pawła II w Rzymie już 19 rok. Coś tego się nigdy nie widziało i nie powtórzyło się w historii. Już byli wielcy papieże także ostatniego wieku. Paweł VI, Jan XXIII aktualnie cieszyli się wielkim uznaniem. Teraz po prostu przeszli do historii. A Jan Paweł II nie. Dlatego ludzie w Polsce nie zrozumieli jeszcze tego papieża.
przynajmniej wszyscy, ale świat odkrywa na nowo. Byłem nie tak dawno w Rzymie, to myślałem, co się to robi z tą Polską. Mając takiego człowieka, takiego pasterza potem, i wy go nie rozumiecie. Już dalej nie będę mówił, bo po prostu się ludzie gorszą. Może dlatego ten kult na świecie coraz bardziej rośnie. I to w takich krajach byśmy się nie spodziewali, czy do Szwajcarii, czy w Hiszpanii. No w Italii to już na każdej ulicy jest jakiś znak obecności Jana Pawła II. Księże kardynale, dziś jest ksiądz kardynał w koniu kolegat Ojca Świętego Franciszka. Co powinniśmy wynieść z tego jubileuszu 300-lecia papieskiej koronacji obrazu Matki Bożej Kodeńskiej? Myślę, że trzeba zgłębić historię jej obecności w Polsce, no i tu w Kodniu. No jest jakaś rola tej Matki Bożej, skoro ona się tu znalazła. Jest to znak czasów. Na pewno ten Sapieha, historia mówi, że był człowiekiem pobożnym, no chciał mieć tutaj jakieś oparcie dla siebie i dla ludzi tutaj na Podlasiu. Żeby mieli kogoś, do kogo się można odnieść. Żeby mieli matkę. Cudowna sprawa. W tej chwili my też potrzebujemy matki. Jest taka zamieszanie, zawierucha polityczna. No wojna tutaj za Bugiem. Więc potrzebna jest ta matka, która by porządkowała te sprawy, a zwłaszcza sumienia ludzkie. Księże kardynale, wrócę jeszcze do jednego cytatu z nauczania świętego Jana Pawła II. Jesteśmy niedaleko Pratulina, sanktuarium błogosławionych męczenników podlaskich. Nasz papież, gdy był w Siedlcach, wskazał na ich przykład i powiedział: dzisiaj może bardziej niż w innym czasie trzeba autentycznego świadectwa wiary ukazanego życiem świeckich uczniów Chrystusa. Zaangażowanie świeckich w życie Kościoła, mamy rok, wierzę w Kościół Chrystusowy, to zaangażowanie świeckich to jest chyba temat ciągle dla nas do odkrycia i przepracowania. Niewątpliwie on był bardzo otwarty na współpracę ze świeckimi. Pokazał to otwarcie, takie zdecydowane, w czasie synodu krakowskiego, gdzie procent świeckich był bardzo wysoki, wyższy niż kodeks przewidywał. On wiedział dobrze, że świeccy mogą wnieść dużo pozytywnych wartości, które są potrzebne Kościołowi. Zwłaszcza jeśli chodzi o rodzinę. Ale także i innych świeckich poprzez ich zaangażowanie, ich pracę i obecność w Kościele. Z tym, że zawsze wiedział, że kapłan ma własną rolę służebną, i świeccy tak samo mają rolę w Kościele i uzupełniają się. Świeccy korzystają z doświadczenia kapłanów, a kapłani widzą u świeckich weryfikacje założeń teologicznych i nauczania kościelnego. Na koniec chciałbym zaprosić, byśmy wrócili do Kodnia. W 1927 roku biskup Henryk Przeździecki powierzył opiece misjonarzy oblatów Matkę Bożą Kodeńską. Może tak prowokacyjnie, ale czy ksiądz kardynał uważa, że to dobra decyzja? Nie pomylił się. Patrzymy dziś na Kodeń. Jego obecność w tym miejscu jest ogromnie potrzebna. To jest
pilnowania niejako granic Polski poprzez życie religijne, poprzez modlitwę, poprzez pokutę i nauczanie. To jest takie zabezpieczenie. Nie mówię, że ma być ustosunkowanie wrogą, ale trzeba zachować swoją tożsamość, bo tożsamość pomaga życiu religijnemu również i społecznemu.